Gra jest świetna. Myślę, że to będzie moja teraz pasja na te wolne chwile. Forza wyróżnia się tym na tle innych gier wyścigowych, że oddaje wiernie realizm wyścigów i to na pewno jest najlepszą cechą. Break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick, erase it, buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick, erase it, touch it, bring it, fade it, watch it, turn it, leave it, stop, format it, technologic, technologic. Mam na imię Łukasz i bardzo miło mi Państwa powitać na imprezie, która ma udowodnić, że lubicie się bawić. Bo została zorganizowana właśnie po to, aby pokazać Państwu zabawę generacji XXI wieku. Zabawę z konsolą Xbox, najpopularniejszą konsolą w Polsce trzeciej generacji. Xbox to na pewno krok naprzód w stosunku do poprzednich generacji, do poprzednich platform. W tej chwili to chyba najciekawsza konsola dostępna na rynku, z największą biblioteką interesujących gier i gier dla wszystkich. Sądzę, że przyjdzie taki dzień, że będę mógł z dziką radością zasiąść w swoim fotelu, który również posiadam, odpalić konsolę i wreszcie oddać, wejść w świat gier. Jeden zniszczył nie jeden pad, drugi spalił nie jedną gumę. Ja nie wiem, jak wy obstawiacie. Schodzę ze sceny. Oni siadają. Uwaga. Rozgrywka na śmierć i życie. Marcin Wróg, mistrz konsoli, wygrał z mistrzem kierownicy. Na pewno byłem trochę zaskoczony, bo nie spodziewałem się takiej propozycji, ale przyjąłem wyzwanie i jak widać udało mi się. Już pojedynek emocjonujący bardzo dla mnie również. Dawałem z siebie wszystko. Kolega był lepszy. Świetny symulator dla wszystkich kierowców, którzy zajmują się wyścigami samochodowymi, międzynarodowymi, bo naprawdę można poznać każdy tor. Bardzo wiernie odzwierciedlona trasa. No myślę, że grafika świetna. I naprawdę fantastyczna fizyka samochodu. Na pewno Forza Motorsport 2 wyróżnia się na tle innych gier tym, że możemy namalować własny wzór na samochodzie. Jeszcze bardziej realistycznie oddano to, jak samochód się niszczy na trasie po zderzeniu.
można w każdej chwili włączyć sobie telemetrię tak zwaną i sprawdzić, co się dzieje w samochodzie w danym momencie przejazdu. Na pewno jeszcze sporym krokiem naprzód będzie tryb grania w sieci, bo autorzy obiecują organizowanie licznych turniejów, rozgrywek itd.